Jak się wchodzi do zimnej rzeki w zimie, to po prostu jest tak jakby trochę nienaturalne i organizm po prostu daje tak jakby takie sygnały, że nie chce mu się wchodzić do tej zimnej wody. Taka sauna w drugą stronę, tak jakby, prawda? No tam się hartujemy na przemian zimnym i ciepłym, a tu tylko zimnem, ale no to po prostu jest kwestia tego, żeby po prostu zahartować organizm. Nie można wchodzić bezpośrednio bez rozgrzewki, że tak powiem, bo po prostu trzeba rozgrzać organizm i dopiero wtedy robimy sobie rozgrzewkę tam stacjonarną, czy jakiś truchcik, jeżeli pozwalają na to warunki dookoła, i dopiero wtedy wchodzimy. No każdy, już mówię, no kwestia indywidualna, na jak długo, prawda? Jaka dzisiaj jest temperatura? No dzisiaj jest minus 8, 9. To dla morsów dużo czy mało? No tak, to jest tak idealnie. No, w zeszłym roku wchodziliśmy, jak było minus 28. Parę razy tutaj przychodziłem, tylko uciekłem stąd po prostu, bo widziałem, co się dzieje z kolegami. No i tak mnie zmotywowało 3 tygodnie temu gdzieś, po prostu postanowiłem spróbować morsowania. Wrażenia są, powiem, dość mocne, ale trzeba to przeżyć na własnej skórze, jak to się mówi. Byłem dzisiaj pierwszy raz, jestem zadowolony. Nie stworzyłem przede wszystkim, to jest ważne. No i powiem tak, polecam, bo skóra normalnie się robi jak u niemowlaka. No i zdrowe przede wszystkim, prawda? A takie pierwsze wrażenie wejścia do wody, bardzo było zimno? No zimno jest, no niestety to musi być zimno, ale jak już się wytrzyma chwilę, to jest fajnie. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich chętnych, nawet pokibicować, a potem spróbować wejść, zanurzyć się do pasa na początek, później systematycznie wejść, posiedzieć dłużej. My też tak zaczynaliśmy. Wchodziliśmy dosłownie na minutkę, wychodziliśmy szybko do auta, ogrzewanie na fulla w aucie i siedzieliśmy się, grzaliśmy. Potem stopniowo ten organizm się odparnia i już teraz to wygląda tak, jak to Państwo widzieli. Mamy też swoją stronę internetową mrozoodporni.pl, gdzie będziemy się starać zamieszczać. Regularnie jesteśmy zawsze 9 rano w niedzielę, więc to jest taka nasza murowana pora, gdzie zawsze można nas tu spotkać. Ach, no to same stopy. Jak?